Cześć! Dzisiaj odcinek o tym, gdzie Iga Świątek może zagrać w przyszłym roku. Był już materiał na temat Roland Garros 2024, ale prosiliście mnie, żeby jeszcze przedstawić możliwości, jeśli chodzi o występy w całym przyszłym sezonie z punktu widzenia Igi Świątek, więc zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Iga Świątek trenuje już przed nowym sezonem, znamy kalendarz także na przyszły rok. Wiadomo, że tych turniejów będzie bardzo dużo, niestety przyszły sezon zapowiada się jeszcze trudniej niż ten, który się dopiero skończył. Gdzie zagra Iga? Postaram się to przeanalizować i trochę przewidzieć, jakie jest największe prawdopodobieństwo jej występu w tej imprezie, w tamtej albo jeszcze w innej. Aczkolwiek wiadomo, że to są tylko przewidywania, nie można brać pod uwagę kontuzji, odpoczynku, innych decyzji teamu, więc no, trzeba do tego podchodzić na spokojnie, ale postaram się troszkę oszacować, gdzie Iga najprawdopodobniej zagra, bo być może gdzieś uda Wam się ją zobaczyć w przyszłym roku właśnie na kortach. Iga rozpocznie sezon w Australii w ramach rozgrywek drużynowych United Cup, tam znaleźli się w składzie nie tylko Iga, ale także m.in. Hubert Hurkacz. No i Polacy są w gronie faworytów do zwycięstwa. Ten turniej rusza 29 grudnia, potrwa do 7 stycznia. Mecze będą w Sydney i w Perth. Potem z kolei już po tym turnieju właśnie reprezentacyjnym prawdopodobnie kilka dni przerwy będzie miała nasza najlepsza tenisistka, żeby 14 stycznia przystąpić do turnieju Australian Open. Wielkoszlemowa impreza, pierwsza w roku 2024. Oczywiście Iga będzie w gronie faworytek do końcowego triumfu. Ostatnio gdzieś chyba na Q&A mówiła, że bardzo liczy na dobry wynik w tym turnieju, no bo po prostu była tam już w półfinale, w czwartych rundach, więc czemu miałaby nie zajść dalej? Czuje się coraz lepiej na kortach twardych, więc wszystko wskazuje na to, że będzie walczyć o jak najwyższy wynik właśnie w Melbourne. Potem Iga z kolei prawdopodobnie, oczywiście wszystko zależy od występu w Australian Open, ale jeśli nawet nie dojdzie do finału, a troszeczkę wcześniej odpadnie, to i tak następny występ to turnieje już na Bliskim Wschodzie, czyli prawdopodobnie Doha 11 lutego, a potem Dubaj od 18 lutego. Dwa turnieje rangi WTA 1000, bardzo wyczerpujące przez to, że są właśnie po sobie, no ale niestety tak WTA wymyśliło, to będą prawdopodobnie te dwa turnieje. Iga dobrze się czuje w tym rejonie świata, można liczyć na to, że powalczy. Generalnie można tam dotrzeć, jak ktoś chce zobaczyć Igę właśnie w Doha albo w Dubaju, to są loty chociażby Emirates, można się tam udać, można znaleźć tańsze albo droższe noclegi. Oczywiście to nie jest łatwa sprawa, ale dla takich, którzy są bardzo jakby zainteresowani i mają taki pomysł, no to podrzucam, że można ją oczywiście będzie zobaczyć na Bliskim Wschodzie, bo podejrzewam, że właśnie w tych dwóch turniejach wystąpi. Kolejnym turnieje z udziałem Igi to, wszystko wskazuje na to, marcowe dwa klasyki w Stanach Zjednoczonych, czyli od 6 marca Indian Wells, a potem od 19 marca Miami. Kolejne dwie imprezy rangi WTA 1000, bardzo prestiżowe. Iga wygrywała już w 2022 roku te dwie właśnie imprezy. W zeszłym roku było trochę trudniej, bo odpadła w półfinale w Indian Wells, a w Miami w ogóle nie zagrała z powodu urazu. Potem miała właśnie trochę problemów zdrowotnych, ale na szczęście się w końcu odbudowała. Potem wchodzimy już w kwiecień i tam Iga najprawdopodobniej, najpierw zagra prawdopodobnie w reprezentacyjnych zawodach Billie Jean King Cup. Kwalifikacje Polki zagrają ze Szwajcarkami na wyjeździe, a następnie Iga prawdopodobnie uda się do Stuttgartu na turniej rangi 500. Jestem prawie przekonany, że tam wystąpi, no bo to jednak turniej Porsche Tennis Grand Prix, a ona oczywiście ma sponsora Porsche, poza tym wygrała już dwa razy te zawody, więc w ciemno praktycznie można stawiać, że tam będzie chciała zagrać. Oczywiście dla Polaków to jest jakaś opcja, żeby pojechać właśnie do Stuttgartu. Nie jest to może najbliżej od polskiej granicy, no ale wciąż bliżej niż Stany Zjednoczone, Australia czy nie wiem, Azja. Więc namawiam, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć Igę, to Stuttgart jest ciekawą opcją. Pamiętam, że trener
I ojciec przede wszystkim Agnieszki Radwańskiej były, czyli Robert Piotr Radwański, zawsze chwalił bardzo organizację tego turnieju. Mówił, że to jest top poziom organizacyjny i kibice też chyba chwalą te zawody, więc jest to na pewno jakiś pomysł, żeby zobaczyć igę. Następnie od 23 kwietnia rusza turniej w stolicy w Hiszpanii, na kortach ziemnych, ale ten specyficzny, bo położony trochę wyżej, więc ta piłka lata szybciej i to są troszkę inne warunki niż na innych kortach ziemnych w trakcie sezonu. Iga doszła tam do finału w zeszłym roku, przegrała z Aryną Sabalenką, a 2 lata temu w ogóle nie grała w Hiszpanii, właśnie w stolicy. Zobaczymy, ja stawiam, że może być tak, że w tym roku też nie zagra, jeśli tych turniejów będzie bardzo dużo wcześniej, nie będzie miała nigdzie możliwości, żeby odpocząć, ale oczywiście możliwe, że jednak zagra także w stolicy właśnie Hiszpanii, w Madrycie. Kolejne zawody to już majowe, od 7 maja turniej w Rzymie. Tam jestem prawie pewien, że Iga wystąpi, bo to jest turniej, który zwykle wygrywa, czuje się tam bardzo dobrze. No w zeszłym roku to były fatalne warunki. Padało, Iga doznała kontuzji, również być może z tego powodu, no że ślisko było i że nie było dobrej jakby przyczepności i generalnie no te warunki nie wyglądały dobrze w stolicy Włoch właśnie w poprzednim sezonie, ale w tym roku mam nadzieję, że wszystko, w przyszłym roku mam nadzieję, że wszystko będzie już dobrze i Iga na tych kortach Foro Italico będzie w stanie pokazać pełni swoich jakby możliwości. Jestem w stanie założyć się, że tam zagra, bo generalnie w Rzymie czuję się bardzo dobrze. Nie chodzi tylko o to tiramisu, ale generalnie to jest dobry sprawdzian ostatni przed Roland Garros, a potem oczywiście właśnie turniej wielkoszlemowy w Paryżu od 25 maja. Następnie, no nie wiadomo jak długo Iga pogra w Paryżu. Jeśli wygra, to do samego końca, czyli 8 czerwca, a potem ten krótki okres gry na kortach trawiastych. Tam już trudno przewidzieć. Wiem, że organizatorzy turnieju w Berlinie od lat próbują ją ściągnąć na turniej rangi WTA 500. Trawiasty właśnie w stolicy Niemiec w przyszłym sezonie rusza od 17 czerwca. To też byłaby bardzo dobra opcja dla polskich kibiców, ale nie mam pewności, czy tam zagra. Być może znowu zdecyduje się na Bad Homburg, tak jak w ostatnim sezonie. Ten turniej rusza z kolei od 23 czerwca, również w Niemczech, więc to też jest jakaś opcja dla polskich fanów. Ale może to będzie Eastbourne w Wielkiej Brytanii od 24 czerwca, bo nie spodziewam się, żeby te turnieje tuż po Roland Garros, czyli Hertogenbosch, Nottingham albo Birmingham. No Birmingham tydzień później, ale też nie stawiam. Myślę, że to może będzie Berlin, może Bad Homburg, a może nigdzie nie zagra na kortach trawiastych przed Wimbledonem, bo postara się trochę zregenerować, żeby z marszu podejść do turnieju wielkoszlemowego w Londynie, a potem ładować energię przed igrzyskami, o których za chwilę. Turniej wimbledoński rusza od 1 lipca, a potem jest seria turniejów rangi 250, w których Iga na pewno nie weźmie udział. Czyli Budapeszt, Palermo, to wszystko w lipcu. Hamburg, Praga. Nie mam żadnych wątpliwości, że w tych zawodach Iga brać nie będzie udziału, bo raz, że jest zbyt wysoko w rankingu, żeby startować. Dwa, że to nie jest właśnie turniej warszawski, bo tam by może zagrała w 250, gdyby nie było za chwilę później igrzysk. No ale jak wiecie pewnie już, o czym mówiłem, turnieju niestety w stolicy Polski nie będzie w przyszłym roku. Ta edycja, która odbyła się w poprzednim sezonie, to niestety była ostatnia. Szkoda wielka, no bo to była super okazja dla nas, żeby zobaczyć Igę z bliska na kortach Legii, no ale niestety nie będzie już kontynuowany ten turniej. Jeśli ktoś się wybiera do Paryża na igrzyska, no to turniej olimpijski rusza 27 lipca, potrwa do 4 sierpnia. Miejmy nadzieję, że do samego końca z udziałem Igi Świątek, na pewno w singlu i w mikście. Właśnie, bo Iga nie tylko będzie grała w grze pojedynczej, ale także w grze, jeśli chodzi o pary mieszane z Hubertem Hurkaczem. Oby powalczyli także o medal. Jeśli chodzi o kalendarz WTA, to od 29 lipca rusza turniej w Waszyngtonie, 500. Tam nie ma szans, że Iga zagra, bo to jest właśnie czas Igrzysk Olimpijskich. Potem od 6 sierpnia turniej tysięcznik w ogóle w Toronto. To jest chwilę po igrzyskach. Nie sądzę, żeby tam Iga zagrała, no chyba, że jakoś bardzo szybko odpadnie z imprezy olimpijskiej w Paryżu, ale no może zagra, bo możliwe, że będą te kary, o których mówił Tomasz Wiktorowski, że jak się gdzieś nie zagra, to potem nie liczy się punktów z jednego najgorszego wyniku wielkoszlemowego, więc no może, ale szczerze być może jednak nie. Tutaj jakoś nie jestem w stanie na 100% zdecydować, czy Iga tam zagra.
Jestem przekonany, że zagra w kolejnej imprezie przygotowującej już do US Open, czyli od 13 sierpnia w Cincinnati. To też jest bardzo prestiżowy turniej rangi WTA 1000. Oczywiście jak ktoś ma możliwość, żeby lecieć do Stanów właśnie na US Open albo do Cincinnati, to także polecam. Chociaż wiadomo, że to są drogie imprezy, drogie zawody, bo trzeba polecieć właśnie do Stanów. Tam też te bilety niestety nie są tanie, jak się przeliczy na dolara. Ale może ktoś mieszka na miejscu w Stanach i ma taką możliwość. Potem w Monterey Iga na pewno nie zagra, ani w Cleveland. No i dopiero właśnie wielkoszlemowy turniej US Open od 26 sierpnia. Po turnieju nowojorskim sezon już jesienny, czyli najpierw te turnieje w Meksyku i w Tunezji, a potem już azjatyckie. W Guadalajarze nie sądzę, żeby od 9 sierpnia zagrała w turnieju rangi 500, tym bardziej, że to właśnie nie jest tysięcznik, tak jak w tym ostatnim sezonie był. Potem w Monastyrze, no to jest turniej głównie dla Ange Jabeur, więc miejmy nadzieję, że tam zagra, bo w ostatnim sezonie nie grała, bo miała problemy zdrowotne. A następnie już turnieje na Dalekim Wschodzie. Prawdopodobnie Iga nie zagra ani w Ningbo 250, ani w Seulu 500, tylko w tysięczniku w Pekinie od 25 września będzie bronić tytułu, który przecież niedawno właśnie wywalczyła na kortach w stolicy Chin. Wchodzimy potem w październik 2024 i tam Iga, no wszystko wskazuje na to, zagra w kolejnym tysięczniku, tym razem w Wuhan. Pierwszy raz impreza właśnie w tym mieście będzie miała tak wysoką rangę, WTA 1000. To turniej od 7 października. Potem Iga ani nie zagra, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, w Osace, bo tam 250, w Zhengzhou, bo tam 500, to jest chiński turniej, w Guangzhou też nie zagra, ani w Tokio nie sądzę, żeby zagrała od 21 października, bo raz, że to turniej niższej rangi, dwa, że tego wysiłku fizycznego w końcówce sezonu będzie i tak już bardzo dużo, trzy, że generalnie w stolicy Japonii nie czuje się najlepiej, chyba Iga, z tego co mam wrażenie, ta wilgotność, korty właśnie w Tokio, no to wszystko sprawia, że jak można, to lepiej tam chyba nie grać. Potem jeszcze mniejsze turnieje w Chinach, no i nadchodzi turniej WTA Finals. Od 3 listopada do 10, jeśli Iga się zakwalifikuje, a nie sądzę, żeby tak nie było dla 8 najlepszych tenisistek tradycyjnie ten turniej, no to pewnie zagra. Gdzie będą zawody? Oczywiście nie wiemy. Miejmy nadzieję, że nie dowiemy się na początku września, albo jeszcze nie wiem, może w październiku proponuję, tylko trochę wcześniej i uda się to organizacyjnie lepiej zrobić niż w ostatnim roku i w poprzednim, gdy turniej odbywał się w Fort Worth. Ten ostatni turniej mistrzyń to w Cancun oczywiście. No zobaczymy, czy działacze WTA wreszcie się chociaż trochę ogarną. Piszcie koniecznie, czy zamierzacie gdzieś pojechać właśnie zobaczyć Igę, jeśli nie na Roland Garros, to może na jakiś inny turniej, może do Niemiec, bo tam wydaje się być w miarę blisko i najłatwiej. Niestety turnieju w Polsce w przyszłym roku nie będzie. Będzie 125 w Kozerkach, no ale to w ogóle nie jest turniej takiej rangi, żeby Iga tam mogła zagrać. Ale zapraszam, kto ma możliwość pod Warszawą pojechać w sierpniu, to na pewno warto, bo organizacyjnie w poprzednim sezonie ten turniej wyglądał bardzo dobrze, solidnie, więc no wiadomo, nie są to nazwiska z pierwszych stron gazet, ale warto się wybrać, jak ktoś ma możliwość. A jeśli chodzi o Igę, to już czekamy na turniej United Cup, który rusza pod koniec grudnia. Tam Iga na pewno będzie grała, bo to też jest forma treningu przed Australian Open i jeśli będzie miała możliwość gry z hurkaczem w mikście, a pewnie się pojawi, no to też jest forma ćwiczeń przed igrzyskami i turniejem par mieszanych w Paryżu. Polecam oglądać także inne odcinki programu tenisowego, subskrybować kanał i pozdrawiam.